Dzisiaj odbyła się kolejna edycja konkursu Promotor Polski dla regionu Małopolska. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy nagrodzić wspaniałych ludzi, którzy promują swój region dzięki swoim osiągnięciom zawodowym, zarówno w dziedzinach kultury, nauki, jak i działalności społecznej. Jestem bardzo wzruszona, że otrzymaliśmy to wyróżnienie, ponieważ bardzo dużo wkładu cała nasza organizacja daje właśnie w kierunku promowania i naszego regionu jako Małopolski, ale także naszego kraju na konferencjach międzynarodowych. Między innymi zostaliśmy w ubiegłym roku wyróżnieni spośród 280 szpitali z 38 krajów świata, więc jest to dla mnie dowód uznania i dostrzeżenia działań prowadzonych przez naszą jednostkę. Chcemy być doskonalsi, lepsi, chcemy dla pacjentów tego, co daje im wartości i to jest jak gdyby nasz azymut, tymi wartościami się kierujemy. Czuję się bardzo zaszczycony, że otrzymałem tę nagrodę i myślę, że nauka jest bardzo dobrym sposobem promowania Polski. Tak? Jest takie pojęcie, które się nazywa dyplomacją naukową, czyli naukowcy przez to, że prezentują swoje prace, swoje osiągnięcia, spotykają się z ludźmi, pokazują swój jakby potencjał intelektualny, są najlepszymi promotorami krajów, z których pochodzą, tak, czy w których pracują. To jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące osobiście wydarzenie, dlatego że podkreśla to, jak bardzo ważna jest kultura w promowaniu Polski na świecie. Docenienie przez Fundację Teraz Polska właśnie działalności kulturalnej jest szalenie istotne. Powinniśmy budować promocję Polski wokół zjawisk, które pochodzą z naszej historii sztuki, historii naszej kultury, która jest fenomenalna, jest wyjątkowa, jest na najwyższym poziomie. I tę nagrodę też tak traktuję, poza tym osobistym wymiarem, jako potwierdzenie znaczenia kultury jako narzędzia promocji Polski w świecie.